dzieje pierwszej i nie ostatniej sąsiedzkiej po tańcówce na dechach, dofinansowanej z Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Września, w niedzielę, odbyła się sąsiedzka potańcówka na dechach w Klubie Kultury w Chrudzie. Była to potańcówka zorganizowana w ramach projektu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, potańcówki wiejskiej, edycja 2023. Na to wydarzenie pozyskałyśmy środki właśnie z Narodowego Instytutu. Napisałyśmy z koleżanką projekt. Na potańcówkę zaproszone były miejscowe zespoły ludowe, cieszące się ogromnym uznaniem lokalnego środowiska. I byli to między innymi Zdzisław Marczuk ze swoją kapelą, zespół śpiewaczy Sokotuchy, zespół obrzędowo śpiewaczy Lewkowianie, zespół ludowy Kalina, a także zespół artystyczny Barwinek. Zespół śpiewaczy obrzędowy Lewkowianie zaprezentował pewien spektakl. Tak, było to taka formą niespodzianki. Na początku potańcówki zaprezentowaliśmy taki mały spektakl pod tytułem W moim ogródeczku, który nawiązywał również do właśnie muzyki i tańców dawnych. Był w formie bardzo takiej luźnej, spontanicznej i bardzo się podobał publiczności. Gromkimi brawami go nagradzali. Ja już tyle ogrodu posiała, a jej ani widu, ani słychu. Babka, a Andzia to już na wylazła? A ja wiem. Andzia, wstawaj no, słodko już wysoko. Ojciec czeka pod chałupą, krowik sobie damy. No. Mam jeszcze pileszę. Podziewaj już. Zapraszamy Zdzisława Marczuka z kapelą. Zapraszamy. Frekwencja dopisała. Tak, frekwencja była bardzo wysoka, wręcz przerosła nasze oczekiwania. Goście bawili się, mam nadzieję, doskonale. Wśród zaproszonych gości, kogo mogliśmy spotkać? Zaszczycili swoją obecnością nas między innymi pani poseł Monika Pawłowska. W imieniu wójta gminy przybył do nas pan skarbnik, pan Krzysztof Radzikowski.
Byli również miejscowi tutaj nasi działacze, była pani radna, pani Asia, pan Asiuk, sołtys miejscowości Chrucz, Jarosław Wachowiec, a także pan dyrektor szkoły w Chrudzie, pan Jacek Kisiel. Z tego, co widziałam, to również i oni nie odmówili tańca i też również się bawili z przybyłymi mieszkańcami. Tak, po minach widać było, że bawili się świetnie, wytańczyli się, co niektórzy jeszcze narzekali na drugi dzień, że bolą ich nogi. Czyli to świadczy o tym, że takie wydarzenia trzeba organizować cyklicznie w gminie? Tak, na pewno jest na to zapotrzebowanie i to bardzo duże. Takich imprez jest niezmiernie mało. Mam nadzieję, że ta potańcówka była pierwszą i na pewno nie, ale na pewno nie ostatnią taką potańcówką, bo właśnie osoby, które do nas przyjeżdżały, same mówiły, że brakuje im takich miejsc, brakuje im takich spotkań. A to jest rzeczywiście świetna okazja, żeby osoby z terenu całej gminy i nie tylko z gminy mogły się spotkać, mogły przyjść i przede wszystkim mogły wrócić do czasów młodości, tak, do dawnych lat, gdzie te wszystkie wiejskie potańcówki były przy autentycznej muzyce ludowej. Co udało nam się zrobić właśnie na tej potańcówce, że ta muzyka była na żywo, była w ludowym klimacie. Potańcówka była nie tylko organizowana przez instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury, ale również włączyły się miejscowe tkaczki, panie z byłego zespołu ludowego z Chruda, włączyli się też strażacy z Chruda, włączyła się zarówno i pani radna, i pan sołtys tutaj stąd z Chruda.